miejska to sposób poznawania miasta poprzez zabawę. Może przyjmować bardzo różne formy, na przykład podchody, które dzisiaj miały miejsce. Mieliśmy poukrywane zadania w różnych miejscach i celem tej gry było zwrócenie uwagi uczniów, czyli uczestników tego zadania, na miejsca, które mają codziennie, żeby potrafili spojrzeć na nie pod innym kątem. Witam wszystkich, nazywam się Kasia Roszkowska i bardzo miło mi Was powitać na początku gry miejskiej, która być może Wam pozwoli troszkę inaczej spojrzeć na te miejsca, które doskonale znacie, bo będziemy cały czas niedaleko Waszej szkoły. Myślę, że część z Was mieszka na tym osiedlu i będziecie mogli troszeczkę spojrzeć pod innym kątem na te dobrze znane miejsca. Tę grę będziecie poznawać w grupach. I na początek proszę, żeby każdy wylosował jedną karteczkę i przekazał dalej. Dostaniecie mapę i mapa Wam wskaże miejsce, w które macie się udać. Każda grupa uda się w inne miejsce i dostanie tam kolejną wskazówkę, gdzie jest ukryte następne zadanie. Zadania będą ukryte w takich dużych, białych kopertach. Proszę Was, że jak już wykonacie zadanie, odkładacie je w to samo miejsce, żeby następna grupa je mogła tam znaleźć. I co tam macie? Gotówka! Rozszyfruj cytat. W kolejnych punktach gry po wykonaniu zadania otrzymasz słowa do wpisania. My jesteśmy tutaj. Czekaj, tam jest wiatr. Szkoła. Jak to jest szkoła? Nie, to Pineska to jest szkoła. A no. Zielony punkt, czyli czekajcie, trzeba wyjść ze szkoły. Trzeba iść wzdłuż. Ja w Pokémon Go gram, to ja wiem, znam się na mapach. Ej. Weźmy w poczekaj, górę. Jest to tutaj. To wyszliśmy. To musimy, idziemy. Idziemy. Jak to jest ta droga? Czekamy na razie, czy jakieś cokolwiek, czegoś. A znaleźliście już jakąś kopertę? Nie, właśnie. Nie znaleźliśmy właśnie. A was się szukamy. Znaleźliśmy dwie rzeczy. Z ilu? Nie wiemy ile. Mhm. I w których miejscach to były te koperty? Na ulicy Raymonda w piekarni i przed czerwonym dużym blokiem. Wyróżniający. Super, i podoba Wam się ta zabawa? Bardzo nam się podoba. A dlaczego? Dużo przygód. Śmiesznie jest. Możemy pobiegać. Śmiesznie, WF podwórkowy. No to idzie na Ala Pała. Ej, myślałam, że to będzie bardziej easy, nie? No. A wiesz, no to pewnie. No bardzo jestem. Co to? Architekt. Nie, to jest to w architekturze. Wydaje. Architekturze. A nie. My jesteśmy tutaj? Włączamy nitro. Nogi bolą, a tak ogólnie spoko. Bieg mało, no, mało kopet, no ale staraliśmy się. Tu tak. Nie rozwiązaliśmy w ogóle. No, ale rozwiążmy. Ja zastanawiam się dalej nad krzyżówką, nad czwartym zadaniem. Zdanie. Zewnętrzna ściana budynku wraz ze wszystkimi elementami. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko część zadań udało się wykonać. Wiem, że nie ma drużyny, która zrobiłaby wszystko, ale zaraz sprawdzimy, komu co się udało zrobić. Nauczyłem się, podczas tej gry nauczyłem się właśnie patrzeć inaczej na miasto. Zauważyłem dużo innych szczegółów, chociaż mieszkam dużo, dużo lat tutaj. Bardzo ciekawie było podczas tej gry. No. Najbardziej podobało mi się, że sobie biegaliśmy i znaleźliśmy sobie kilka kopert. Kolejne zadania dzisiejszej gry zwracały uwagę na różne aspekty tego, co mamy wokół siebie, przestrzeni wokół nas, przestrzeni miejskiej. Były zadania na temat historii architektury, elementów kompozycji urbanistycznej. Dla uczestników oczywiście to były po prostu kolejne zabawy w formie szyfrów, w formie wykreślanek, krzyżówek. Nie udało się żadnej grupie wykonać wszystkich zadań, ale na koniec, gdy się zebraliśmy i zrobiliśmy podsumowanie, wspólnymi siłami udało nam się powiedzieć, czego dowiedzieliśmy się o mieście.
mam nadzieję, że po dzisiejszej grze uczniowie, czyli uczestnicy dzisiejszej zabawy, będą troszeczkę inaczej zwracać uwagę. Będą mieć bardziej otwarte oczy i będą potrafili interpretować to, co widzą wokół siebie. W ten sposób też tworzymy przestrzeń.